A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 41 werset. Jezus modli się w Getsemani. Getsemane to ogród u stóp Góry Oliwnej. Tam Jezus oddaje się samotnej modlitwie w ostatnią noc przed swoją męką i śmiercią. O co się modli? Ojcze. Z tych słów wyłania się intymna relacja między Panem Jezusem a Jego Bogiem i Ojcem. Jak bardzo Pan Jezus kochał swojego Ojca i jak wielka była miłość Ojca do Niego, do swojego Syna. Jeśli chcesz. Jezus kilkakrotnie podkreślał, że przyszedł na świat, aby wypełnić wolę Bożą. Tak jest przecież powiedziane m.in. w Ewangelii Jana, 4 rozdział, 34 werset oraz Ewangelia Jana 6:38. Bóg chciał zbawić zgubionych ludzi i uczynić ich swoimi dziećmi. Jezus wiedział o tym, modląc się na kolanach. Oddal ode mnie ten kielich. Kielich lub puchar jest wielokrotnie kojarzony w Biblii z gniewem i zapalczywością Boga. Tak czytamy m.in. w Psalmie 75, werset 9, Izajasza 51, rozdział 17, werset, w Dziejach Apostolskich 14, rozdział 10, werset. I właśnie na ten gniew Boży przeciwko grzechowi mający uderzyć w Pana Jezusa na krzyżu Golgoty, Pan był wewnętrznie przygotowany. Bóg miał go wręcz opuścić. Jakże to było dla niego straszne. Przecież, tak po ludzku mówiąc, nie tego oczekiwał. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jezus jest gotowy wypełnić wolę Bożą. Nic i nikt nie może go powstrzymać przed dobrowolnym oddaniem życia na krzyżu, aby zgubieni ludzie mogli zostać zbawieni na wieczność. Jak wielka była i jest miłość Pana Jezusa do nas, ludzi.